Wystarczyło kilka dni. Prorosyjskie billboardy zawieszone w Gliwicach zostały zamalowane. Wcześniej znajdował się na nich napis „Nie idźmy na tę wojnę”. Zdaniem wielu mieszkańców takich plakatów nie powinno być w przestrzeni publicznej. Kto to finansuje? Od tego trzeba zacząć. Wtedy może się dowiemy, co miał na myśli, wieszając te billboardy. No, ja naprawdę przypuszczam, że to jakiś zwolennik Rosji chyba. Chyba oszalał. Putina? Niechbym go tylko wzięła w swoje ręce. Mówię panu szczerze. Putin to jest... A co tu dużo mówić? Powinny zniknąć takie billboardy? Oczywiście, oczywiście i to natychmiast. No wie pan, no to są ruskie onuce, nie? Pana zdaniem takie billboardy powinny zniknąć z przestrzeni publicznej? No chyba tak, bo nikt się pod tym nie podpisał. Nie ma tu podpisu. To są ludzie bez rozumu całkowicie, albo są pseudopolacy tak zwani. Tak zwani, jak na nich się mówi, tak ci co mają, zapinają sobie te, no, te biało-czerwone etykietki, biało-czerwone flagi, a to są pseudopolacy. Pod tymi billboardami podpisał się w mediach społecznościowych Leszek Sykulski, który działa w ramach grupy Polski Ruch Antywojenny. I choć sama nazwa może wydawać się na pierwszy rzut oka chwalebna, to Sykulski wprost atakuje Ukrainę. Mamy w ostatnich 10 miesiącach do czynienia z prawdziwym pokazem roszczeniowości, buty, arogancji i postawy pretensjonalnej wobec państwa polskiego ze strony wielu polityków ukraińskich na czele z prezydentem tego państwa, Wołodymyrem Zełenskim. Na razie w Gliwicach pojawiły się dwa takie billboardy. Jeden przy ulicy Pszczyńskiej, drugi w pobliżu zajezdni tramwajowej. Z tą narracją absolutnie nie zgadza się miasto, choć ręce ma związane i billboardów usunąć nie może. Odpowiedzią miasta na tego typu powielanie rosyjskiej propagandy, no bo tak to trzeba nazwać, jest to, co dzieje się w Gliwicach od już prawie roku. Parę dni nas dzieli od rocznicy wybuchu wojny. Wybuch ogromnego, takiego pospolitego ruszenia mieszkańców w celu pomocy naszym sąsiadom z Ukrainy. Działań miasta, my przyjęliśmy tysiące uchodźców. Sprawą nie zajmuje się także policja. Jak udało nam się dowiedzieć, na razie nie wpłynęło żadne zawiadomienie, zarówno dotyczące samych billboardów, jak i ich zamalowania.